Panie premierze, na to pytanie bezpośrednio i wprost jeszcze pan nie odpowiadał, ale liczę, że stanie się to dziś w Radiu Szczecin. Czy oglądał pan ostatnie odcinki Ucho Prezesa? Albo w ogóle, czy oglądał pan te odcinki? Dwa odcinki widziałem. No jak się panu podoba ten rodzaj humoru? Dobrze, że się śmieją, bo trzeba się śmiać, a że się śmieją ze mnie, no cóż, no, sam się, można powiedzieć, wepchnąłem, no. A powiem tak, albo zapytam tak, które ze scen panu się podobają, albo nie podobają, albo przy których scenach się pan szczerze uśmiechnął? No te, które dotyczą kota, dotyczą dostarczania mu ryb i tak dalej, mleka, to jest całkowicie sprzeczne z faktami, jako że koty dorosłe mleka nie piją. No z tymi kota... z kotem jest w ogóle wielkie nieporozumienie, bo ten rudy kot, który w tej chwili występuje w internecie jako mój, to nie jest mój. A pański kot, jaki kolor futra ma? Ja mam dwa. Jeden jest bury, to jest kocica, a drugi jest czarny i to jest kot. Ale z tym mlekiem to chyba się wzięła to przekonanie, że koty lubią mleko jeszcze z czasów PRL-u. Nie było karm dla kotów, nie było specjalnego jedzenia. W związku z tym na wsiach szczególnie dawano kotu, co było pod ręką, więc stąd to mleko. No, dawano też i mleko w Warszawie, nie tylko na wsiach. To chyba jest znacznie starsze niż PRL. Nie wiem, skąd to się wzięło. Wiem, że dzisiaj się mówi, że koty dorosłe nie powinny pić mleka.